Biblioteka akustyczna zaprasza do wysłuchania powieści Andreasa Pfligera, zatytułowanej Raz na zawsze. Przełożyła Sława Lisiecka czyta Leszek Filipowicz. Nic nie uspokaja jej tak, jak czyszczenie broni. Każdy inny musiałby skontrolować magazynek, aby się upewnić, że jest pusty. Ale nie ona. Ona co do grama zna ciężar magazynka, który wsuwa się w jej dłoń. Wie, że w lufie Browninga High Power nie ma ani jednego naboju, podobnie jak wie, że jej oczy są zielone, a niekiedy czarne. W ciągu czterech sekund zwalnia spust, odryglowuje zamek, wyjmuje go i płynnie ściąga sprężynę z lufy. Pierwszorzędna belgijska jakość. Jakże często była za to wdzięczna. Po raz pierwszy odebrała życie w wieku 22 lat, kiedy chciał ją zabić dealer narkotyków. Rok później, podczas przekazywania okupu, była przygotowana na moment, gdy będą otwierać torbę ze skrawkami gazet, ale nie na rewolwer z dwucalową lufą, który porywacz małego chłopca miał w kaburze na łydce. W następnych miesiącach zasypiała wyłącznie przy zapalonym świetle. On nie był ostatni. Powsze czasy będzie pamiętała każdego. W Moskwie znalazł ją zabójca, który miał przekazać jej pozdrowienia od illi Iwanowicza Nikulina. W podziemnym garażu hotelu Aralsk bawił się z nią w kotka i myszkę, aż wreszcie to ona zmieniła się w kota, on zaś w mysz i usłyszała jego pisk. Nie przejęła się tym, że postrzeliła go w brzuch. Ale do dzisiaj widzi. Nieruchomy wzrok wpatrzonej w nią młodej pracownicy hotelu, którą rykoszec z jej browninga trafił w serce. Widzi oczy tej kobiety, którą do samego końca trzymała za rękę. Nad umywalką w luksusowej łazience smaruje starannie lufę i zamek oliwą do konserwacji broni i myśli o tym, że tylko raz nie wyczyściła swojego pistoletu. Neapol uliczka przy bazylika Santa Chiara, gdzie czekał Bosklanu klanu Mazzarella, z którym negocjowali pozorny zakup dziesięciu milionów sfałszowanych euro. Kiedy plunięte przez niego słowo kurwa zdradziło jej, że ją zdemaskował, nie było ważne, czy jest szybka. Nacisnęła spust, ale strzał nie nastąpił. Poprzedniego dnia Niko i ona musieli polecieć na kilka godzin do Berlina. Sekretarz Wydziału Spraw Wewnętrznych zażądał, aby osobiście poinformować go o stanie rzeczy. Człowiek żółw, który nigdy nie zrozumie różnicy między notatką w aktach a kalibrem 357 Magnum. Odreagowała tę wizytę w strzelnicy. 350 nabojów. Potem musiała szybko jechać na lotnisko, wrócić do Neapolu na spotkanie z Bosem. Nie wyczyściła Browninga i kondensaty, gazy spalinowe oraz resztki prochu spowodowały blokadę ładowania. Na zawsze będzie miała nauczkę. Lufa jego lugera dotykała nasady jej nosa. Ze zdumieniem stwierdziła, że w ogóle się nie boi. Pomyślała tylko, że luka w uzębieniu bosa będzie ostatnią rzeczą, jaką zobaczy w życiu.